Trzecie miejsce mówi samo za siebie. Jak już wspomniałem, Opolanie mieli łatwiejszych rywali, no ale dzisiaj wszystko zweryfikuje lód. Rozpoczął się już mecz na Tortorze. Pierwszy atak przeprowadza drużyna Orlika Opole. To my opolskie. Teraz uderzenie z kolei na bramkę strzeżoną przez Płaskiewicza. I jest bramka. Cichy, zawodnik oznaczony numerem 32, Michael Cichy, zdobywa prowadzenie dla Orlika Opole. Jeszcze przez 47 sekund Torunianie będą grali w osłabieniu, chyba że zdobyta zostanie bramka. Czy będzie bramka numer 2? Tak, numer 10. Ależ punktują zawodnicy Orlika Opole, drużynę Nesty Mires. Numer 10 to Michał Korenko, podwyższa wynik tego spotkania na 2-0. Wiśniewski. Nie oddaje strzału, może jeszcze teraz, jest bramka kontaktowa. Wiśniewski asystuje, Mariusz Kuchniński strzela bramkę. No i jest 2-1 dla Orlika Opole. Łapią kontakt zawodnicy z Torunia. Na 4 minuty i 2 sekundy do zakończenia pierwszej tercji. Strzał nadgarska jest na prawej flance Sordon. Czy będzie strzał? Tak, gdzieś chyba odbity od Płaskiewicza krążek, dopada do niego zawodnik z Opola. Zaraz Państwu powiem, któż to był. Czy będzie bramka numer 2? Teraz jest strzał, uderzał Winiarski. Jeszcze dwoi się i troi Stubowski, ale jest gol numer 2. Numer 90 w szeregach Nesty Mires. To nikt inny jak Piotr Huzarski, to ten zawodnik zmniejsza rozmiary prowadzenia Orlika Opole. 3-2 na minutę i 45 sekund do zakończenia drugiej tercji. Długo nie słychać szczęk uderzanych o siebie kijów hokejowych. Cały czas bez bramki w tej trzeciej tercji. I jest gol! I znowu wykrakałem. Przed chwilą powiedziałem, że bez bramki, no ale szybko ten stan rzeczy się odmienia. Na 4-2. Dobry, znowu pusta bramka. Czy będzie gol numer 5? Tak jest. Bezlitośnie wykorzystuje to zawodnik Orlika Opole, Branisław Fabry. I to akurat... Tymczasem drużyna gości występuje już w pełnym składzie, ale to zaledwie przez niespełna 10 sekund. Jeszcze próba pokonania po raz trzeci bramkarza Orlika Opole, ale właśnie teraz słyszymy końcową syrenę. Wprawdzie jeszcze nie wiem, czy będzie nałożona kara, bo była podniesiona ręka przez arbitra. 3 punkty, wygrywa 5-2. Po 2 bramkach Cichego, jednej Korenki, jednej Szechury, jednej Fabrego. Torunianie odpowiadali 2 trafieniami, jedno Kuchnickiego, jedno Huzarskiego. No i my Państwu już dziękujemy za uwagę.